Co cię skłoniło do tego, żeby tam pojechać? Przede wszystkim zaproszenie, ciekawość, chęć sprawdzenia, tak jak to powiem tak mało delikatnie, od dupy strony, jak wyglądają te programy, no i oczywiście korzyść finansowa. No i co, sprawdziło się to, co sobie wymyśliłeś, co, jak to może wyglądać, czy zupełnie nie? Sprawdziło. Nic nie sprawdziło. Sprawdziła się tylko korzyść finansowa. W sumie najważniejsze. To znaczy, wiesz co, powiem ci tak, jeżeli teraz, w tej chwili dostałbym zaproszenie do tego programu i wiedziałbym, jak to wszystko wygląda dokładnie tak, jak wyglądało, to bym nie skorzystał. Ja znałem ten program jakoś tam pokątnie, tak? Ale nie znałem go dogłębnie, bo mnie to za bardzo nie interesowało. Myślałem bardziej, że to będzie program taki podróżniczo-przygodowy, gdzie będę mógł dużo improwizować. Nie, niestety. To był program, który powinien się nazywać Autostopem przez Amerykę. I później takie, wiesz, na przykład sytuacje, gdzie nie ukrywałem, nie róbmy ze mnie jakiegoś wielkiego tego. Oszukiwałem, jak tylko było można. Nie można było kupować za własne pieniądze jedzenia, kupywałem. Nie można było... Zabrali ci wszystkiego? Kto? Ale w jaki sposób oni... Ale w jaki sposób... Nie, inaczej. W jaki sposób mieli to zrobić? No ja nie wiem, zawsze mówią, że zabierają wasze pieniądze. Jeżeli znajdziesz sposób, w jaki mieli to zrobić, to mi powiedz. Tak, także to. Sytuacja na przykład, jestem sportowcem, prawda? Ja muszę zjeść o określonej porze. Albo w momencie, gdy moje ciało domaga się jedzenia, a w momencie, gdy ja na przykład byłem w busie, w środku jakiejś dżungli, czy na jakimś wywiejewie, nie miałem co zjeść, ja naprawdę przechodziłem katusze, tak? To powodowało, że się odklejałem i tworzyłem jakieś sytuacje niekomfortowe dla ekipy, a ekipa musiała to znosić, prawda? Ja nie miałem pretensji do ekipy, bo oni też tam byli w pracy, tylko do zaistniałej sytuacji. Wiesz, dyskomfort w kategorii łapania okazji, gdzie wiedziałem, że to jest w tym programie, ale nie wiedziałem, że ten program się na tym opiera głównie. Tak samo na przykład sytuacja z szukaniem noclegu. Upokarzające dla mnie totalnie.